Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Nadszedł w końcu ten dzień, kiedy mogę podzielić się z Wami wynikami oceny dokładności multimetrów. Zgodnie z Waszą sugestią temat ten podzielę na dwa filmy. Dzisiaj zajmę się multimetrami markowymi, jak ja to nazywam, z wyższej półki. Natomiast za tydzień do tego zestawienia dołożę multimetry powiedzmy budżetowe, bardziej dostępne, w tym również różne chińskie. Klony. Zobaczymy, jak jedna grupa ma się do drugiej, który z tych multimetrów jest najdokładniejszy, najbardziej funkcjonalny, który jest najmniej dokładny, najmniej funkcjonalny, a który jest królem, jeżeli chodzi o stosunek możliwości dokładności do ceny. Mam tutaj, proszę Państwa, dzisiaj trzy multimetry. Dwa multimetry Sanwa PC-7000 oraz CD-772 oraz multimetr Appa. Pod ostatnim filmem rozgorzała dyskusja, dziękuję za wszystkie komentarze, nad wyborem akurat takich, a nie innych multimetrów. No cóż, proszę Państwa, robię to, co mogę. Robię testy na przyrządach, którymi dysponuję. Nie znaczy to, że ta grupa przyrządów jest zamknięta. Dlatego, że już kilka osób zaoferowało, że mogą przekazać multimetry do testów. Często pytaliście o brymeny, często pytaliście o multimetry fluka. Takie testy również dla Was zrobię, ale w przyszłości nie wszystko zrobię w tym filmie i nie wszystkich zadowolę jednocześnie. Więcej na temat tych planów powiem Wam pod koniec filmu. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, te trzy multimetry. Plan jest następujący. Po pierwsze, dwa słowa tylko powiem o specyfikacji tych multimetrów. Nie będę tutaj wszystkiego omawiał, dlatego że to było tematem poprzedniego filmu. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to gorąco zachęcam, żeby do tego poprzedniego filmu wrócić, dlatego że tam dowiecie się wszystkiego na temat tych multimetrów. Więc dzisiaj tylko krótko na ten temat. Jak również podzielę się z wami moimi wrażeniami z ponad dwóch tygodni użytkowania tych przyrządów. Co mi się w nich podoba, co mi się w nich nie podoba. Po drugie, na waszą prośbę zrobię też testy funkcjonalne, a więc test ciągłości obwodu, test diody oraz y, sprawdziłem dla was y, czasy pomiaru y, zarówno dla y, zakresu automatycznego, jak również dla zakresu. Ustawionego na sztywno, czyli coś, czego domagali się elektronicy. No i w końcu, proszę Państwa, danie główne e, ocena dokładności tych multimetrów. I tutaj skupiłem się na dwóch aspektach. Po pierwsze, sprawdziłem, e, czy dany multimetr spełnia specyfikację producenta, to znaczy, czy jego błąd pomiaru na danym zakresie mieści się w granicy określonej w dokumentacji technicznej. E, po drugie, Porównałem dla Was te multimetry między sobą, tak aby dać nam odpowiedź na pytanie, który jest najdokładniejszy, który jest najgorszy, a który jest średniakiem albo ma może najlepszy stosunek dokładności do ceny. O metodologii badawczej powiem za chwilę. Zapraszam na film. Multimetry do testów otrzymałem dzięki uprzejmości firmy NDN, za co chciałbym serdecznie podziękować. Z firmą NDN jako uczelnia współpracujemy od wielu lat. Jest to dystrybutor różnej aparatury pomiarowej. Jeżeli jesteście więc na etapie zakupu jakiegoś sprzętu, to polecam zobaczyć ich stronę. Proszę Państwa, krótko o specyfikacji każdego multimetru i moich wrażeniach z ich użytkowania. Pierwszy multimetr Sanba PC7000, deklarowana dokładność producenta na zakresie DC procenta. Zapamiętajmy tą liczbę. Dlatego, że no, do tej deklaracji będziemy odnosić wyniki pomiarowe, i na końcu filmu zobaczycie, jaka jest faktyczna dokładność względem tej deklarowanej. Warto pamiętać również o tym, że jest to najdokładniejszy multimetr ze wszystkich dzisiaj badanych według producenta. Proszę Państwa, cechy. Tak pokrótce, bo omawiałem to w poprzednim filmie, do którego znowu y, odsyłam. Kategoria druga 1000V, kategoria trzecia 600V, 4 gniazda, y, dwa gniazda niezależne y, na zakresie amperowym, mikroamperowym z bezpiecznikami. Sądy pomiarowe porządne, pozłacane y, w zestawie z multimetrem. Łatwy dostęp również do, y, do baterii. Tutaj i do bezpieczników. Nie trzeba rozbierać multimetru, żeby wymienić bezpieczniki. Takie moje wrażenia z, z użytkowania. Bardzo dobre, bardzo solidna konstrukcja. Nie ma tutaj żadnej taniości w tym multimetrze specjalizowane funkcje których nie ma żaden z poprzednich z innych multimetrów no to jest chociażby pomiar wartości skutecznej TrueRMS ac plus dc a więc ze składową stałą pomiar proszę państwa napięcia przemiennego z funkcją z filtrem dolnoprzepustowym. Czyli przy przebiegach odkształconych, zakłóconych, wysokoczęstotliwościowo, pomiar dBmów, pomiary sygnałów cyfrowych, pomiar częstotliwości, pomiar współczynnika wypełnienia, również pomiar pętli prądowej 4,20 mA. A więc kilka takich nazwijmy to przemysłowych funkcji. Ponadto podwójny wyświetlacz, czego nie ma żaden z innych multimetrów. Drugi z badanych multimetrów, Sanwa CD772, deklarowana dokładność producenta na zakresie DC 0,9%, dużo ponad standard, jaki w tej klasie multimetrów obowiązuje. Zobaczymy, jak to wyjdzie w testach. Proszę Państwa, kategoria druga 1000V, kategoria trzecia 600V, cztery gniazda rozdzielone mikroampery od zakresu 15A, tutaj dodatkowo zaślepki, aby nie popełnić błędu przy połączeniach, sondy standardowe, również pozłacane, czyli może niestandardowe, bo jednak nie jest to standardem dobrej jakości, a jeszcze, jeżeli chodzi o pomiar prądu, mamy dwa niezależne bezpieczniki. Dostęp do baterii jest łatwy, natomiast do bezpieczników już niekoniecznie trzeba ten multimetr rozebrać. Zakresy proszę państwa dosyć standardowe, mikroampery, miliampery, wolty wiadomo. Pomiar pojemności w dosyć ograniczonym zakresie do 100 mikro. Jeżeli ktoś chce mierzyć więcej, no to nie tym multimetrem. Moje wrażenia są, z takiego użytkowania są pozytywne, nic tutaj nie mogę temu multimetrowi jakby zarzucić. Jest to dobre wykonanie. Przydałaby się może tutaj jeszcze dodatkowa ochrona na ten plastik, natomiast jest jak jest. I proszę Państwa, ostatni multimetr Appap 3 deklarowana dokładność na zakresie DC 0,5%. Też zapamiętajmy tą wartość, bo na końcu sobie to zweryfikujemy. Proszę państwa, trzy gniazda, tylko jest tutaj jedno gniazdo do zakresu 10 a ale od razu powiem, że ten multimetr nie mierzy na zakresach mikro i miliamperowych, stąd też brak może Tutaj dodatkowego gniazda. Kategoria trzecia 1000 V, kategoria czwarta 600 V. Co w połączeniu z innymi parametrami tego multimetru no to troszkę determinuje jego przeznaczenie do pomiaru większych napięć i większych prądów niż te dwa pozostałe multimetry, które prezentowałem. Sądy, jak najbardziej. W porządku. Dostęp do baterii jest po wyciągnięciu multimetru, odkręcenia klapki z tyłu, natomiast nie ma dostępu do, do bezpieczników. On ma coś, czego nie mają pozostałe: tu jest magnes. Można go po prostu sobie przyczepić do jakiegoś elementu metalowego. Moje wrażenia, tak jak w przypadku tych poprzednich, są pozytywne, z wyjątkiem jednej rzeczy, proszę Państwa, nie przełączycie tutaj zakresu jedną dłonią. Popatrzcie, co się dzieje. Trzeba go chwycić w drugą dłoń i dopiero y, przełączyć, a więc nie jest to multimetr stołowy, nie jest to do pracowni elektronicznej, raczej do pracy w terenie. Tak jak mówiłem, to jest strasznie irytujące, jak również to pokrętło jest tu troszkę nieprecyzyjne. Można nie trafić w zakres, który się chce, co może być bardzo niebezpieczne w pewnych y, w pewnych sytuacjach nie da się go tutaj tak ustawić. Jeżeli chodzi o zakresy wielkości mierzonych, raczej standardowe, z wyjątkiem tych prądów, y, gdzie nie mamy mikroamperów ani amperów. Również, o ile pamiętam, pomiar pojemności zaczyna się dosyć wysoko, chyba od jednego mikro, y, ale również wysoko sięga do kilkuset y, mili. Proszę Państwa, testy funkcjonalne, czyli badanie ciągłości obwodu, badanie diod oraz szybkości pomiaru. Nie będę tutaj tego specjalnie komentował. Zobaczcie sobie sami i ocencie, szczególnie w przypadku ciągłości obwodu, jak dany multimetr się zachowuje, jeżeli chodzi o badanie diod, to Tutaj tylko dla diody o napięciu przewodzenia powyżej 2 V pomiaru nie wykonała Sanwa CD772 i multimetr APPA. Proszę Państwa, badanie szybkości, pomiaru, wszystko macie opisane. Na końcu tej części filmu umieszczę tabelkę podsumowującą. Proszę Państwa, test bench, jak to się teraz ładnie mówi, czyli po prostu stanowisko pomiarowe. Tak jak wspominałem, w większości pomiarów za referencję posłuży mi wynik pomiaru tego Rigola DM3058E. On ma dokładność do kilku razy lepszą niż ta najdokładniejsza Sanwa, a więc, jak najbardziej, to może być referencją. No i proszę Państwa, używałem tutaj różnych przyrządów w zależności od tego czy mierzyłem napięcie czy prąd, teraz mamy połączony układ do badania po prostu napięcia stałego, zasilacz programowalny Rigola DP832 z precyzyjną regulacją napięcia, napięcie podane na wszystkie multimetry, no i porównanie po prostu wskazań. Przy pomiarach prądu oczywiście tutaj dochodzi jeszcze obciążenie, dochodzi regulacja prądu. Przy pomiarach AC, czyli napięciach przemiennych, używałem tego generatora Rigola DG 1022 wraz z odpowiednim wzmacniaczem, tak aby tutaj wydolność prądowa była odpowiednia. Natomiast niektóre testy wykonywałem biorąc napięcie bezpośrednio z sieci, tak jak na przykład przy pomiarach AC do 270 V. Tak więc, w zależności od tego, co było robione, no to ten układ oczywiście się zmieniał. Natomiast referencją generalnie był Rigol. W przypadku pomiaru pojemności nie sugerowałem się pomiarami tego Rigola, dlatego że tutaj na zakresie C on ma dokładność mniejszą niż te badane multimetry, a więc no, to by było błędem, dlatego posługiwałem się po prostu dekadą pojemnościową. Dwa słowa na temat metodologii oceny dokładności multimetrów. Dla osób, które chcą wiedzieć, w jaki sposób uzyskałem wyniki. Jeżeli to nieszczególnie Was interesuje i nie chcecie wynikać we wzory, proponuję przewinąć do następnego rozdziału tego filmu. Proszę Państwa, ocena dokładności jakiegokolwiek przyrządu wymaga zastosowania referencji wielkości mierzonej, względem której ta dokładność będzie oceniana. Może to być wzorzec, np. rezystancji lub wynik pomiaru przyrządem wzorcowym o dokładności co najmniej 3 razy większej niż przyrząd badany. Ja w swoich pomiarach w większości będę posługiwał się przyrządem wzorcowym, za który uznaję multimetr Rigol DM3058E. Jego dokładność jest od 3 do 6 razy lepsza niż najdokładniejszego multimetru sprawdzanego, czyli PC7000. Wyjątkiem jest pomiar pojemności, stąd w tym przypadku użyłem wzorcowej dekady pojemnościowej CD4B klasy 0,5. Celem moich testów było sprawdzenie, czy wyniki dla danego multimetru mieszczą się w granicach określonych przez producenta oraz porównanie dokładności multimetrów między sobą. W tym celu na danym zakresie pomiarowym wykonałem serię pomiarów otrzymując charakterystykę błędów rzeczywistych, rozumianych jako różnica pomiędzy wartością zmierzoną WZ a referencyjną WRF odczytaną z multimetru wzorcowego. Wyniki te należy porównać z błędami granicznymi obliczonymi na podstawie dokumentacji technicznej multimetrów badanych. Jeżeli błędy rzeczywiste, bezwzględne, oznaczone czerwonymi kropkami, mieszczą się w zielonym obszarze błędu granicznego ustalonego przez producenta, to wszystko jest w porządku. Ale nas interesuje również porównanie multimetrów między sobą. Trudno jest to zrobić patrząc na charakterystyki błędów bezwzględnych. Tu więc postąpimy inaczej. Chcemy mieć jedną miarę, konkretną liczbę, która powie nam, na tym zakresie ten multimetr jest najlepszy. Po pierwsze, więc musimy przejść z błędów bezwzględnych wyrażonych w jednostkach wielkości mierzonej na błędy względne wyrażone w procentach. Robimy to dzieląc delta przez WREF, czyli wartość referencyjną, i mnożąc przez 100%. W ten sposób otrzymujemy charakterystyki błędów względnych badanych multimetrów, czyli informacje o tym, o ile procent wynik pomiaru różni się od wartości wzorcowej. Teraz wystarczy obliczyć wartość średnią modułu tych błędów dla każdego multimetru i otrzymujemy miarę tego, jak multimetry radzą sobie na danym zakresie. Ten o najmniejszym średnim błędzie względnym wygrywa. Jeżeli w ten sposób przebadamy zakresy pomiaru różnych wielkości, to dostaniemy pełny obraz dokładności multimetrów. Ponownie, uśredniając tak otrzymane wyniki z różnych zakresów, dostajemy ostatecznie ocenę dokładności całego multimetru. Na tej podstawie będzie można ocenić nie tylko, jakim średnim błędem charakteryzuje się dany multimetr na wszystkich zakresach, ale porównać tę średnią z innymi multimetrami, by wybrać zwycięzcę. Proszę Państwa, przejdźmy do omówienia oceny dokładności multimetrów. Na danym zakresie pomiarowym dla każdego multimetru wykonałem od kilku do kilkunastu pomiarów. Być może jest to liczba nadmiarowa, ale chciałem dosyć szczegółowo te multimetry dla Was sprawdzić, jak również przetestować moją metodologię badawczą. I tutaj druga uwaga. Otóż to podejście, które tutaj stosuję, jest stosunkowo uproszczone względem procedur stosowanych w laboratoriach akredytowanych, gdzie sprawdza się czy też kalibruje multimetry. Tak więc miejcie to proszę na uwadze. Niemniej da nam to obraz tego, jak te multimetry są dokładne. Zacznę od omówienia zakresu stałoprądowego i pomiaru napięcia. Pierwsza charakterystyka obrazuje nam wyniki dla multimetru Sanwa PC7000. Kolorem czerwonym są zaznaczone błędy bezwzględne, błędy rzeczywiste z moich pomiarów, natomiast kolorem zielonym obszar błędu granicznego wynikającego ze specyfikacji przyrządu. Jeżeli wyniki pomiarowe mieszczą się w tym obszarze zielonym, to znaczy, że multimetr spełnia specyfikację producenta. No i jak widzicie tutaj w przypadku tej SANwy PC7000, tak dokładnie jest. Podobnie sytuacja wygląda dla CD772 oraz dla APPy P3. Zwróćmy uwagę, że APPa tutaj jakby charakteryzuje się najbardziej stabilnym poziomem tego błędu. Jeżeli te charakterystyki, te błędy bezwzględne narysujemy łącznie na jednym rysunku, no to mamy pierwszy wgląd w. Jakby porównanie multimetrów między sobą, no i wygląda ono tak, jak tutaj widzicie. Ta Sanwa CD772 tutaj w kilku punktach pomiarowych znacząco odstaje od reszty stawki. Jeszcze słowo komentarza, dlaczego ten obszar zielony czasami zmienia swoje granice. No wynika to z tego, że zmienia się zakres pomiarowy, a w związku z tym zmieniają się współczynniki procentowe charakteryzujące dokładność. Tak jest tutaj na tym środkowym rysunku, więc nie zdziwcie się, że takie kształty mogą się pojawić. Zobaczmy teraz, jak sytuacja wygląda na zakresie napięciowym. Tutaj pomiary mogłem zrobić do 30 V. No i jak należało się spodziewać, wszystkie multimetry spełniają specyfikacje. Natomiast z porównania z tej charakterystyki dolnej, no znowu widać, że ta Sanwa CD772 ma tutaj największe błędy względne. Za chwilę zobaczymy w tabelce po uśrednieniu, jak to wygląda na danym zakresie w formie no, takiej liczbowej. E, idąc dalej, proszę Państwa, m, zakres zmiennoprądowy, e, pomiar napięcia na zakresie miliwoltów. Tutaj również wszystko m, się zgadza. E, Multimetry mieszczą się w specyfikacji, Sanwa znowu nieco nam odstaje. E, dalej, zakres zmiennoprądowy, pomiar napięcia do 8V. Również te same wnioski, no i w końcu pomiar AC na zakresie do kilkuset voltów. Osiągnąłem tutaj 270 voltów, i tak prezentują się wyniki. Jeżeli wartości względne błędów uśrednimy ich wartości, oczywiście bezwzględne, moduły uśrednimy. No to dostaniemy pojedyncze liczby charakteryzujące dokładność multimetrów na danym zakresie. I jak widzicie, w dwóch przypadkach na 5 najlepszą dokładnością charakteryzuje się PC7000, natomiast w trzech przypadkach tutaj najlepsze wyniki daje Appa P3. Ponieważ multimetry mieszczą się w specyfikacji, więc wartości tych błędów są mniejsze niż te które można odczytać w dokumentacji. Najgorzej w każdym przypadku zachowuje się CD772. Proszę Państwa, szczerze mówiąc, tego się spodziewałem. Wszystkie multimetry na wszystkich zakresach spełniają specyfikację producenta. Niewątpliwie wyróżnia się tutaj APPA. Ona zachowuje się bardzo stabilnie. Ten wykres jest bardzo płaski i oscyluje wokół zera. Natomiast zastanawiające jest zachowanie się tego multimetru Sanwa CD772. Jak widzicie, ma on błędy znacznie odbiegające od dwóch poprzednich multimetrów. Robiłem te pomiary, powtarzałem je, żeby sprawdzić, czy czasem ja coś tutaj źle nie zrobiłem, ale to jest symptomatyczne w przypadku tego multimetru. I zwróćmy uwagę na to, że dzieje się to szczególnie wtedy, kiedy zmieniamy zakres. Czyli, kiedy multimetr sam automatycznie zmienia zakres, ten błąd znacznie wtedy się również zmienia. No, zobaczymy, jak będzie dla innych pomiarów. Na zakresie pomiaru napięcia zmiennego. Zmierzyłem również charakterystykę częstotliwościową, i tutaj macie porównanie multimetrów, tłumienie w funkcji częstotliwości. Pomiary wykonałem dla napięcia sinusoidalnego peak-to-peak 10V i jak widzicie, te pasma przenoszenia są dużo większe niż deklaracja producenta dla tego napięcia. Najlepiej aż do 167 kHz mierzy PC7000, CD do 7 kHz, APPA do 3, więc jest to dużo więcej niż wynika z deklaracji producenta, gdzie mamy 1 kHz i dwa razy po pół kHz. Tutaj jeszcze kolorem tym niebieskim jasnym naniosłem Rigola, który częstotliwość graniczną ma grubo powyżej 1 MHz. Jeżeli chodzi proszę państwa o pomiary prądu, to tutaj mamy wyniki na zakresie mikroamperowym dla prądu stałego, ale tylko dla PC7000 i CD772, dlatego że Appa nie mierzy, nie ma takiego zakresu mikroamperowego. Multimetry spełniają specyfikacje porównanie błędów widzicie na dolnym rysunku. Jeżeli chodzi o zakres miliamperowy, jest podobnie no, Sanwa tutaj troszkę odstaje przy zmianie zakresu, natomiast jeżeli chodzi o zakres amperowy, tutaj pomiary byłem w stanie wykonać do 5 amperów i wnioski są podobne, multimetry mieszczą się w granicach dokładności, najgorzej wizualnie przynajmniej wypada Sanwa, zaraz zobaczymy jak to wygląda po uśrednieniu. No, uśrednienie tych błędów potwierdza te wnioski z oceny charakterystyk. Najgorszy wynik osiągnęła tutaj ta Sanwa CD772, natomiast najlepiej zdecydowanie mierzy PC7000. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o pomiary dla prądu przemiennego, wnioski są podobne, wszystkie multimetry spełniają tutaj deklarację producenta. Jakkolwiek widzicie, że dla bardzo małych prądów te błędy są stosunkowo duże. Jeżeli przejdziemy na zakres miliamperowy, to podobne wnioski. Natomiast na zakresie amperowym dla prądu przemiennego również wszystkie multimetry spełniają deklarację producenta. No, zdecydowanie najgorzej zachowuje się tutaj znowu ta Sanwa, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach uśrednionych, przy czym w dwóch przypadkach na trzy najlepiej mierzy PC 7000, natomiast na zakresie tym do 5 A wygrywa. Appa. Jeżeli chodzi o pomiar rezystancji proszę państwa wykonałem go w zakresie od pojedynczych omów do 10 mega ohmów, przy czym na tych rysunkach mamy powiększony zakres od 0 do 100 tak aby lepiej przyjrzeć się temu zakresowi i Jakkolwiek wszystkie multimetry spełniają tutaj dokładność, to zwróćmy uwagę na SANWE CD772, gdzie te błędy względne są bardzo duże. To wynika z tego, że pomiar rezystancji przy tym multimetrze po prostu był bardzo niestabilny na tych zakresach. No i te błędy są duże. Jeżeli popatrzymy się w zakresie do 10 megaomów, no to wszystkie mierzą mniej więcej tak samo. Dokładnie te charakterystyki, jak widać, tutaj przeplatają się. Pomiar rezystancji. Bardzo dziwne zachowanie SANwy CD772. W zakresie do kilkudziesięciu omów, w zasadzie nie byłem w stanie odczytać wyniku pomiaru. Żaden multimetr nie powinien się w ten sposób zachowywać, nawet najtańszy, raczej nie ma z tym. Problemu. Pytanie więc, czy ta sanwa po prostu nie jest mm, uszkodzona w jakiś sposób. E, no cóż, zobaczymy. E, dla większych rezystancji wszystkie multimetry mniej więcej dają nam podobne e, dokładności, aż do 10 megaomów. Dla pomiaru pojemności natomiast proszę Państwa, mamy pierwszy wynik, który nie spełnia dokładności wynikającej ze specyfikacji i to jest pomiar dla jednego nanofarada wykonanego przez Sanwę CD772. Tutaj błąd wyniósł 25%, natomiast dla pozostałych wartości pojemności wszystkie multimetry mniej więcej zachowują się tak samo. I jeżeli zerkniemy na podsumowanie wartości średnich, najlepiej rezystancję i pojemność mierzy APPA P3 niewiele, ale wygrywa ona tutaj z PC 7000. To co? Podsumowanie i wyniki końcowe. Proszę Państwa, przejdźmy szybko przez wszystkie kategorie. Pomiar napięcia DC i AC. Na dwóch zakresach najlepszy wynik. Samwa PC7000 na trzech zakresach APPA P3. Pomiar prądu stałego i prądu przemiennego na wszystkich zakresach. No, tutaj króluje PC7000, natomiast APPA tylko na zakresie tym amperowym dużych prądów. Jeżeli chodzi o rezystancję i pojemność, zwycięzcą jest tutaj APPA. A więc jak to wygląda, proszę Państwa, po uśrednieniu? Jeżeli uśrednię te wszystkie wyniki z tej tabelki dla każdego multimetru, to, proszę Państwa, zwycięzcą jest APPA. APPA ma najmniejszy średni błąd względny na poziomie 0,16%. Na drugim miejscu PC7000, 0,2%. No, i jak należało się spodziewać, ta Sanwa CD772 błąd na poziomie niemalże procenta. Ta średnia, proszę Państwa, to jest wynik bez ym, brania pomiarów na tych zakresach prądowych, gdzie APPA nie mierzyła. No, tak, żeby było sprawiedliwie. No, musi być tyle samo pomiarów dla każdego ym, multimetru. Yy, nawet gdyby uśrednić to, biorąc pod uwagę te. Zakresy, gdzie appa nie mierzyła, to i tak ona by wygrała. Ale popatrzmy się na te liczby. 16 setnych procenta, i niemalże procent dla tego multimetru CD. Proszę Państwa, który multimetr bym wybrał z tych trzech? Szczerze mówiąc, dla moich potrzeb żaden z nich nie jest idealny. Gdyby istniał multimetr o funkcjonalności tego PC 7000, ale o dokładności Appy, to bym się na niego zdecydował i dał za niego nawet duże pieniądze. Wiemy, że takie multimetry istnieją, będziemy je sobie testować w przyszłości, ale z tej trójki, gdyby takie połączenie istniało, byłoby idealnie. Najbliżej byłbym wyboru jednak tej Sandy PC 7000 ze względu na wykonanie, funkcjonalność i zakresy. No, APPA jakkolwiek tutaj odznacza się dokładnością, to nie jest to multimetr dla mnie funkcjonalny. O tym zapominam. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie coś na temat tego multimetru. Może jest to jakaś taka seria, która się tym cechuje. Może wiecie, jaki układ DMM jest tam zastosowany i po prostu on ma takie cechy. No nie wiem, a może po prostu mi trafił się taki, taki egzemplarz. Oczywiście, proszę Państwa, my tutaj wciąż mówimy o ułamkach procentów, jeżeli chodzi o dokładność, i można by powiedzieć, że wszystkie te multimetry są wystarczająco dokładne dla większości naszych y, potrzeb. No taka, taka jest prawda, ale jeżeli już robimy ten wyścig, no to i patrzymy się również na funkcjonalność i solidność wykonania, to zdecydowanie te dwa tutaj górują nad tą samą CD772. Proszę Państwa, co dalej? Jakie plany? Tak jak mówiłem na początku, sporo osób komentowało poprzedni film. Bardzo dziękuję. Zachęcam również do komentowania tego filmu i dziękuję za wszystkie oferty przesłania multimetrów do testów. Często pisaliście o brymenach, często pisaliście o multimetrach fluk. Już mam kontakt z osobami, które są w stanie przesłać mi brymeny, a więc w tej stawce w przyszłości te multimetry również się znajdą. Jak również, mam nadzieję, multimetry fluk. Na razie, proszę Państwa, skupmy się na tym, co jest obecnie i na przyszłym tygodniu. Za tydzień do, tej, do tych wyników dołożę Wam wyniki pomiaru tych multimetrów budżetowych i zobaczymy, jakie są tutaj relacje. W tej szerszej grupie przyrządów zobaczymy, który z nich będzie miał najlepszą jakość, najlepszą dokładność w stosunku do ceny i ostatecznie powiem Wam, jaki byłby mój wybór. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.